Cześć, witajcie moi kochani, witam z bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dokładnie to trzecim odcinku z gry XCOM 2. Witam was z powrotem w misji. Tym razem mamy już naszą drugą misję oficjalną, oczywiście oprócz samouczka, który był jako pierwszy. Rozpoznanie mapy na początku, widzimy, że mapa jest dotąd. Jest tutaj dosyć szeroka, widzę, jeżeli chodzi o dół, ale zdaje mi się, że tylko jest pozornie szeroka. Musimy osiągnąć to miejsce, tak? Tak jest nasze miejsce do... Aha, czyli mamy 8 tur do wykonania tego. To jest troszeczkę słabe. Bardzo nie lubiłem właśnie w misji w XCOM 1C. Jeżeli nie znacie tej serii, to oczywiście na kanale jest... Nie z całej gry, ale z XCOM 1 jest sporo odcinków. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to najpierw sobie sprawdźcie może 1. Jak uważacie? Natomiast najważniejsze jest to, że nie bardzo, bardzo, ale to bardzo nie lubiłem misji, które by ograniczały mnie czasowo. Bardzo mnie to denerwowało i... Po prostu, wolałem jakoś tak na spokojnie wszystko wykonywać, zamiast tak pośpiesznie. Najważniejsze. Natalia. Natalio, ty jesteś kobietką ze strzelbą. Tak, dobrze widzę, ze strzelbą. Więc ty będziesz na blisko musiała atakować. Podbiegnij sobie spokojnie do tego punktu, natomiast snajper. Snajper Natalia, to też była Natalia, czym się zdaje? Nie, to było Jane Kelly. To Natalia, ty, dupko, ty, wołowa prawdopodobnie. Idź sobie do góry, jesteś snajperem, więc zajmiesz dobrą sytuacyjną pozycję na górze. Jesteś, jeżeli dobrze widzę, z Ukrainy, więc fajnie się bawisz, kobietko, fajnie się bawisz. No a ty Koreańcu pieprzony, no nie wiem, czy pieprzony, zakładam. Natomiast na pewno musisz podejść, będziemy to tymi, tą ścieżką iść tutaj na wprost, więc podbiegnij sobie spokojnie tutaj. A ty, kolego. Aha, jest tam drugi skład. Okej. To ty. Faktycznie, to może być problem. Stań sobie tutaj. Dobra, idzie tutaj dwóch strażników. Jeden ten słabszy, drugi jest kapitanem. Kapitan, jak widzimy, ma dużo więcej życia. I z tego widzę, to ogólnie jest dużo bardziej... silniejszy, po prostu silniejszy. Wydaje mi się, że to dobre określenie. Tutaj byłoby idealna miejscówka, gdyby nie to, że mamy tutaj tą jedną małą przerwę, która psuje cały mój misterny plan. Natomiast, może jakoś tak... No kurczę, no psuje to strasznie, nie? No po prostu byłaby idealna pozycja przy ściańce. A teraz nagle tworzy się tutaj taka dosyć, no, niepewna pozycja. To są cywile z tego co wiem, więc no, spokojnie. Zakładam, że rozpierce będzie na lewej stronie najpierw. Ty się broń. Kusnij sobie, okej, oczywiście. A ty lepiej... No, przejdź na tą pozycję. Ale teraz musisz zrobić wartę. Natomiast ty... No, nie wiem, co z tobą. Ty lepiej zostań tak, jak jesteś. Ale ty... Ty musisz wejść. Powiedzmy, że za ten murek tutaj. To z nią raszujemy, natomiast naszym najważniejszym punktem jest to, żeby w ciągu tylu tur dobiec do tego miejsca i schakować. Okej, ci idą tutaj. Chwilę będzie czas atakować. Okej, 78%. A ty ile masz? 81%. Okej, a czy ktoś jeszcze ma wysokie szanse? Ty. 95. Możliwość zabicia. Zabij. Dobrze! Aj, nie zabił, ale dobrze trafił. Okej, jesteśmy już striggerowani. Oni też. Dobra, tymczasem. Ty wchodzisz za murek. A możesz go zabić, tak? Czy ktoś pokryje koleżankę i zabije tego czegoś, tego gnojka tutaj? Prawdopodobieństwo jest nikłe. Dlatego lepiej podbiegnij
podmienić tutaj. Zabij tego. Kurwo pierdolona. Ja... Fuck. Ale to była idealna pozycja. Czy ryzykujemy? Nie, nie ryzykujemy. Podchodzisz tutaj. I zabijasz tego. Dobrze. To też ktoś. Okej, okay, nice. Teraz snajper. Nie, snajper już był. No dobra. Awansuje. Świetnie. Teraz Kelly. Kelly. Are you... Okej, okay, a gdybyś tutaj podbiegła? Trochę się cofamy, ale zaryzykujmy. Zabij. Dobrze! Nice. Idealne rozegranie, idealnie. No może nie idealnie, ale na pewno dobrze. Gdyby tamten gościu tam trafił, to byłoby naprawdę bardzo dobrze. Okej, okay, teraz... Okej, okay, co on robi? Chciał otumanić, okej. Okay. Jeszcze nie wiem, na czym polega otumanienie, ale na pewno sprawdzimy to. Snajper nie jest okryty. Dobrze, pudło, na szczęście. Ustawmy się teraz w pozycji do ataku. Zwiększenie szansy na pewno. Obyś zabiła. Jesteś killerem, jesteś mordercą. Ta czapka daje ci naprawdę wpierdolki niezłe. Czy dzięki temu dajesz im wpierdol. Okej, tymczasem... chodź na pełne ukrycie. Przeładuj sobie. Ty musisz na pewno podbiec tutaj. Musisz nadgonić nasz oddział. Dokładnie w które miejsce? No, powiedzmy, że w to miejsce. Zdaje mi się, że to będzie dosyć bezpieczne, a jednocześnie... raczej nie wątpię, że będzie od lewej albo od prawej atak. A ty podbiegnij sobie spokojnie. Tutaj. Daj wartę. Trafisz? No nie widziałem za bardzo dużej szansy. Masz shotguna mimo wszystko. Okej. Okay. Tymczasem... ile tur? 4. Kelly. Podmieni na pewno tutaj. Podniesie tą broń. To nam się przyda do rozwijania postaci naszych. Zaawansowany celownik laserowy. No dobra, dobrze wiedzieć. Przyda się na pewno. Ona może strzelić. Do niego. Zabij. Aj! Close one. No blisko. Rozumiem. Więc coś jakby znikało i się pojawiało. Dziwne. A nie, to po prostu znika. Okej, okay, podbiegnij tutaj. Musisz do hakowania iść. Jak najszybciej. Dobrze, myślałem, że przeciwników wykryło. A jednak. Dobra. To z pewnością nam nie ułatwia sytuacji. Striggerowani kolejni. Teraz ty, nasza morderczyni. Potrzebujemy ciebie na pewno. W jakiej pozycji? Jeszcze nie wiem, ale... potencjalnie. Wy jesteście tam. Więc ty podbiegnij tutaj. Aj. Ładnie wyczaił tu pod kątem. Dezorientacja, słabo. On akurat jest w bardzo niebezpiecznej pozycji. Czyż było flankowanie? Nie trafi raczej, dobra. Warta. Menace 1-5, the advent network is almost entirely locked down.
Ta tura, od niej zależy wszystko, naprawdę. Jeżeli ta nam się nie uda, to naprawdę misja nam się już nie uda. Z pewnością ty nie dostań. Na szczęście. Sektoid? Opłaca się? Nie, nie opłaca się. Nie! Nie! Trafiłeś, ale to nie było dobre. To nie było na pewno dobre. Jesteśmy w złej pozycji. Musisz zabić. Nie, nie zabijesz. Pozaczynamy wszystkie po kolei, później pomieramy. Ale dobra, to jest jakaś zapłata dla nich. To z pewnością. Czy ciebie warto? Nie. Czy ciebie? Nie. Ciebie? Ciebie? Jakbyś go trafił, byłoby idealnie. Prawie, no ani nie oczekiwałem, że coś więcej trafisz. Teraz ty. Ciebie potrzebujemy tutaj na pewno. Oby tam nie było żadnego przeciwnika, oby. Okej, do góry. Dobra pozycja. Oby nie strzelał tylko. Strzela, nie trafi. Dezorientuje po raz drugi, ale nie uda mu się tym razem. Nie wiem, czy mu się udało, czy nie. Oby nie trafił. A jak trafi, to nie zabije. Dobrze. Wszystko się układa. Tylko żeby teraz ten 3 z 3 życiami nie zawojował nieźle. O, i ten zawojuje. Kij na miejscu. Egzekucja. A jednak nie. Jest twarda jak skała ta pizda wołowa. Znaczy, kobieta. Ty. Czy możesz trafić? 13%, nie trafisz. Zabij tego. Oby. Tak jest! To rozumiem, to jest dobre zagranie, to jest idealne zagranie nawet. Świetna sprawa. Dwie tury, 1 HP. Jaka jest nasza szansa? Wyleczenie się. Czy jest optymalne? Nie wiem. Na pewno tutaj. Dobra, to jest pozycja. Tak, wchodzisz do środka. Wait the fucking second. Zabij go. Cięcie. Dobrze. Tak. Ty. Przechodzisz na pozycję tutaj. Zabijasz tego. Nie trafiasz, ale powiedzmy, że przecierasz szlaki dla tej drugiej postaci. Druga postać, podbiegasz tutaj. Musisz trafić. Ratuj jej życie. Dobrze! Jest szansa, jest nadzieja. Tak jest, to prawda. Aha, dobra. Okej. To nie jest problem, to nie jest problem. Ten zombiak nie jest dla nas żadnym problemem. Dobra, rozumiem. Roger that. Ty podbiegasz, masz najmniej życia, nie masz amunicji. Jedyną twoją możliwością jest wykorzystanie ciebie tutaj. Przykro mi, jeżeli ci się coś nie uda. Hakuj. Dobra, przejmujemy system. Idealnie. Po prostu hakuj. Szkoda. Ale mamy cel wykonany, dobrze. Tak jest, i teraz przeładuj. Świetnie. Teraz problem jest taki. Ryzykujemy czy nie ryzykujemy?
Nie ryzykujemy, przeładuj. Już jest największy fukarzem świata. Czy jest szansa, że zabijemy? Zabij. Prawie, ale przytarłeś szlaki, dobrze. Ty. Tak, czy istnieje szansa, że zabijesz? Ufamy jej? Czy jej ufamy? Ufamy jej. Jest! Buja kasza. Jest, nice. Był ostatni, teraz ten umrze tutaj. Zombiak, ponieważ on powstał z... Dzięki temu sektoidowi. Świetnie. Żołnierze rani, to nie jest ważne, ważne, że żyją, są nasi. Nasze mordy, nasze. Świetne zagranie, świetnie, udało się, na szczęście. Dobra, odsetek trafionych strzałów 55%. Nowy rekord, ładnie, nice. Średnie obrażenia na atak 5,22, to jest sporo, naprawdę. Największe zadane obrażenia na pewno to jest ta babka z czapką do tyłu, wpierdolką, no to jest na pewno to. Ja jej chyba zmienię imię na bogini w pierdolu, no bo po prostu... To co ona wypieprzyła, te buły jakie wywaliła przeciwnikom, to były po prostu kosmiczne. Gościówka jak odpalona w CS-ie, no normalnie jak typowy Rusek albo Niemiec. Perfidnie. Auto aim i się kręci opak ze skarem. Genialna. Tak jest, czułem w tobie tą siłę rozpierdolu. Wiedziałem, że będziesz od ciężkiej broni. Czułem to w tobie. Uuuu, 28 dni w szoku. Dziwi się, że jesteś w szoku. Zrobiłeś taką robotę, że to też bym był w szoku. O, strzelec wyborowy, drugi snajper. Nice, ładnie. Ten jest najlepszy w ogóle. Przez całą misję nic nie zrobił. Łup, mamy zaawansowany celownik laserowy. Zwłoki jakieś... okej. Commander, the ongoing stress of combat can shake up even the best of our soldiers. As long as we keep them healthy, I'm sure they'll recover given time. Aha, czyli ona ma... Aha, ona ma jakąś, kurde, traumę, tak? Ta też, kurde. Now that we've got some help, we can start clearing out the old equipment and debris from the ship to make room for new facilities. A czym on robi? Członka personelu, okej. Okay. A, że technik nowy, tak? O to chodzi? To clear out these rooms, first we'll need to assign an engineer to the task. Once we start getting into the far reaches of the ship, okej, okay. I zacznij to czyścić, tak? I co on zaraz będzie? Aha, okej, okay, o to w tym chodzi. Commander, we have a secure transmission coming through. Source unknown. Patching it through to your quarters. Dobra, teraz w dowództwie coś, jakieś połączenie. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site. Though its exact location remains unknown. Time is short, Commander.
We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Okay, no dobra. Looks like we better get started, Commander. I'll be on the bridge when you're ready. Okazuje się, że stary dowódca, może nie, jak on się nazywa, nasze wsparcie ze strony właśnie finansowej znowu wraca. Natomiast tym razem jest troszeczkę w innej sytuacji, ponieważ on nie jest teraz osobą zarządzającą tym, tylko takim konspirantem bardziej. Commander, our current position is here, just outside Resistance headquarters. When we're not on the move, this will serve as our home and our source of supplies. The councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Tigan has a theory about how we might reach out to them without getting the alien's attention, but we'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. New objective added. Ja nie mogę, ta gra ma nowe cele w ogóle. Co tu się porąbało? Ta gra okaże się, że będzie skomplikowana. Looks like you won't have time for that just yet though. Remote reconnaissance may have found something not far from our current position. Avenger plotting new course. Okej, czyli tutaj mamy szansę na nowego żołnierza. While we're waiting for new missions or the completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts. Okej, przy okazji skończyło się badanie, więc zrobimy jeszcze raz. Aha, kamizelka nowołuskowa. Płyty pancerne, okej. Okay. Czyli pójdziemy w kierunku na pewno płyt pancernych, tylko czy możemy? A nie możemy jednak, dobra. Czyli musimy zrobić łączność. Okej, okay, łączność. Okej. Okay. Apparently my predecessor was something of a brute when it came to handling the interrogation. Dobra, szukaj dalej. On coś tam mówił, a przerwałem mu, ale okej, nieważne. Okej, okay, czyli okej, okay, możemy tam wejść. Ha, nowy dowódca, nowy dowódca. O, nowe żołnierze, tyle nowych żołnierzy, serio. Nice. Setting course for the Mexican regional track. Okej, okay, wracam teraz tam, aby szukać dalej bazy, tak? Okej, okay, teraz szukaj tej informacji. Zobacz pomieszczenie. I co z tym pomieszczeniem? Co mogę tu zrobić? Laboratorium. Czy chcemy laboratorium badać? Chcemy badać szybciej. Aha, okej, okay, czyli mogę... To jest dobre. Oba są fajne. Czyli tak, ośrodek taktyki zamasowej mogą zyskać dodatkowe zdolności poza ich klasy, zatrudniając tam technika przyspieszy z powrót do zdrowia. Aha, a tutaj możemy odblokować dodatkowe umiejętności i korzyści dla naszych żołnierzy, w tym możliwość zwiększenia liczby żołnierzy, których możesz zabrać na jedną misję. Czy chcemy najpierw więcej... Aha, czas budowy jest taki, a nie inny. Okej, okay, powiedzmy, że chcemy na razie expić jednostki, więc potrzebujemy więcej po prostu większą ilość jednostek, tak? Okej, dobra, przydzielam tam. Okej, przydzielamy tam i teraz robi się szkoła działań partyzanckich. Dobra, niech to się robi. I natomiast teraz. Teraz szukaj, tak, zdobywa informacje teraz. I czekamy teraz, aż...
scattered in cities throughout the globe who are willing to share their knowledge of Advent's operations. The aliens are actively pursuing them. It will be up to you to ensure the safety of our operatives, Commander. Good luck. Okej, okay, czyli pokazujemy teraz misję do wykonania. Nagroda jest naukowiec. Cel uratuj VIP-a. Dobra, zróbmy to. To będzie nasza pierwsza misja. Mamy dwóch snajperów. Oczywiście dwóch snajperów nie weźmiemy. To jest niemożliwe. Gdy będziemy mieć o jedną jednostkę więcej, tak. Natomiast teraz nie bierzemy dwóch snajperów. To jest... no nieoptymalne, nieoptymalne, lekko mówiąc oczywiście. Bierzemy go. Jednemu dajemy apteczkę. Oczywiście wszyscy są chorzy i w ogóle mają jakieś posrane statystyki. No okej, okay, to nie jest takie ważne. Startujemy misję. Właśnie dlatego chcę mieć więcej możliwości, możliwych jednostek, żeby móc dwóch snajperów po prostu wziąć. W tej chwili wzięcie dwóch snajperów, czyli połowa snajperów jest zbyt dużo, jak na rozmiary misji, ponieważ po stracie jednego żołnierza, to naprawdę stracimy całą możliwość atakowania, nacierania na przeciwnika, a jak założyliśmy, wiele misji ma po prostu wymaga od nas atakowania, spierania się z czasem. Snajperzy z tym nie pomagają. Escort the VIP to safety. Okej, misja, wczytuj się już. Dobra, starczy, starczy już tego. Okej, rozpoczynamy misję. I od razu ją pauzujemy, ponieważ to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam Was już niedługo do kolejnej. Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinku z gry XCOM 2. Do usłyszenia, siemanko, cześć!